Jesteśmy. Halo. Halo. Słuchajcie, jesteśmy nadal we Wrocławiu i nie wiem, czy wiecie, ale tutaj jest takie coś, coś w rodzaju kebaba. Coś można powiedzieć, że chyba regionalnego w tym mieście. Jest to knysza. Co to jest knysza? Knysza to jest tak naprawdę taki kebab na grubym cieście, przynajmniej tak to wygląda, tylko że zamiast mięsa od kebaba jest tam taki kotlet jak od burgera, takiego z budki. Przynajmniej po zdjęciach tak wnioskuję i mówię to, co widziałem. Z tego, co wiem, to właśnie tutaj je się knyszę, we Wrocławiu. Nigdzie indziej o tym nie słyszałem, nigdy tego nie jadłem. Co to jest, jak to smakuje, ile to kosztuje, czy to jest warte, czy to jest dobre? Zapraszam, sprawdźmy to. Przeszukiwałem internet w celu znalezienia miejsca, gdzie serwują najlepszą, podobno, knyszę w tym mieście. No bo nie oszukujmy się, najgorszych rzeczy zjadłem już dużo. Chciałbym zjeść coś dobrego, szczególnie, że jeśli będę knyszę jadł pierwszy raz, to nie chcę, żeby wiecie, nie chcę tego pierwszego złego wrażenia mieć. Za mną jest bar Zbyszko, czyli właśnie bardzo kultowe miejsce tutaj. Właśnie ten bar serwuje knysze tutaj od ponad 41 lat. Więc słuchajcie, jest kawał historii, kawał czasu. Knysze nadal są jedzone. Musi być dobrze. Chodźcie. Co to jest ta knysza, ty? Chodźcie, chodźcie. No jest knysza. Co to jest za kotlet w tej knyszy, bo my pierwszy raz będziemy jeść knyszę. To jest wołowy, wieprzowy? Co to jest? Kotlet w tej knyszy, kuchni gabaryjny, a kotlet filmowy jest robiony przez nas, nie zapalony. Okej, ale wołowego czy wieprzowego? Wieprzowego. Weźmiemy jedną knyszę z tym kotletem filmowym, jedną knyszę z kebabem i jedną z szynką. Słuchajcie, zamówiłem trzy knysze, nie będziemy jeść na miejscu, bo głośno dosyć gra muzyka. Zresztą też pani chyba średnio, że tak powiem, ma chęć, żebyśmy tam nagrywali. Tak się udało wyczuć. Zjemy po prostu w samochodzie. Lubicie to najbardziej, ja też. A tym razem jesteśmy moim samochodem. Tak się składa, że w moim samochodzie można wszystko. Można jeść, można pić. Jak chcecie, możecie nawet się przekimać, przebrać. Nie ma problemu. Bo ja podchodzę do tego trochę inaczej niż kolega, który mnie właśnie nagrywa. Otóż ja uważam, że samochód ma służyć człowiekowi. A nie na odwrót. Ciekawe tylko, czy zmienię zdanie, jak sobie kupię coś nowszego, nie? Właśnie to chciałem powiedzieć, że poczekamy na nowości. Nie zmienię. Fura to fura, wiesz, no, służy nie tylko do jazdy, no, to jest trochę jak mieszkanie. Właśnie, słuchajcie, bo tu jest ważna kwestia do obgadania teraz. Była knysza do wyboru albo z kotletem zwykłym, albo z kotletem firmowym. Spytałem pani, kotlet zwykły to jest po prostu kupiony garmażeryjny kotlet, czyli taki momik. Darujemy sobie dzisiaj takie wyroby garmażeryjne i momik, dlatego zamówiłem z kotletem firmowym. Czyli po prostu domowej roboty. Robią kotlety z mięsa mielonego, z wieprzowego. Dobra, i to jest pierwsza knysza, którą zamówiliśmy. Druga to jest knysza z kebabem. W sumie nawet nie wiem, czy tam będzie kurczak, czy baranina, czy wołowina. Nie pytałem, zapomniałem. Ale dobra, może rozpoznamy w końcu jakby... Testerzy jedzenia, tak? Testujemy jedzenie, może rozpoznamy, może nie. No i trzecia knysza to jest pozycja z szynką. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to są takie trzy pozycje, których chyba warto spróbować. Jest jeszcze knysza wegetariańska z samymi warzywami. No oprócz tej szynki, oprócz kebaba i oprócz tego kotleta, w każdej knyszy również są warzywa. Tak jak widzieliście albo nie widzieliście, bo nie wiem, czy kolega tutaj uchwycił to w kamerze, były do wyboru trzy sosy. Duński, tysiąc wysp i czosnkowy. Do wszystkich trzech knysz wziąłem sos czosnkowy. A, jeszcze był meksykański ostry, no ale z wiadomych przyczyn darujemy sobie ostrość. Jak to wyszło cenowo? Zapłaciłem 66 zł i 50 groszy za 3 knysze. Wydaje mi się, że jak za 3 kebaby, no chociaż to nie są kebaby, ale no coś tego typu, 6 dych, czyli po 2 dychy, to mało dosyć w tych czasach. No zobaczymy jak objętość wtedy, tak? Zobaczymy jak objętość, tak. Wagowo, objętościowo, smakowo. Oceniamy to w różne sposoby. Widzieliście, że tutaj chyba przykładają się do jakości produktów, których używają, bo pieczarki z plantacji od zaprzyjaźnionego pana Grzegorza. Samo sera używają tylko prawdziwego, a nie żadnych tam wyrobów seropodobnych. Git. Chleb od pana Bartka jeszcze był? Tak jest. A, no to kurde, tutaj widzicie, ile tu osób jest zamieszanych w to, żeby tutaj ta knysza zaraz trafiła do mojego brzuszka. A w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić to połączenie, że co, że mam kebaba na grubym cieście, no bo tak to wygląda i tam kotlet z burgera. I warzywa? Dziwne. Jak to w ogóle jeść? Jak go widelcem zjeść? Wiesz, że wkamy na knysze, proszę państwa. Tutaj jeszcze market Ponik. Możesz pokazać widzom. Dobra, mordeczki. Mam tutaj trzy knysze. Ktoś czuje, że w samochodzie będzie gnój. Chodźcie. Też tak czuję. No nie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja zdejmę tą białą kurtkę może. No właśnie, ja też chcę zdjąć. No ostro, ostro ogólnie. Tylko, że ja mam widelce w tym. W kurtce. Mhm. Leci z tego już, ja pierdolę no. Nie wiem. Weź to na podłogę. Leci, leci.
którejś. Woda? Tak. Weź tą, weź tą. Poczekaj, czekaj. Leci z tego, człowieku. Ale już jestem głodny, widzowie. Dobra, jemy knishin. Masz te widelce? Wziąłeś je? No nie wyjął, dałeś mi to od razu. Mam widelec. Dobra, połóż ją tutaj na tym do trzymania picia. No nie mogę, bo mam dwie. Daj tą. Puś, puś. Bardziej brudna, którą położyłem. Ale zobacz, zobacz, ona się przewraca. Nie, nie przewróci nie? się bardziej. Nie? Nie, ale jest ta folia cała brudna. Weź ręczny niżej, patrz. O, teraz to ta. Dopalamy to? Dobra, mordeczki, ja szczerze już nawet nie wiem. A dobra, wiem, to jest kotlet firmowy. Tutaj wystaje, niewinnie. Próbuję tego kotleta. Jak to w ogóle jeść? No chyba trzeba widelcem trochę pojeść, żeby się dostać, nie? Tu są po prostu co? Warzywa z majonezem i z cebulą prażoną. Tak, dużo jest tego sosu. Elegancko. Kurwa, ten dźwięk tak mnie to irytuje zawsze. Który? Przeżuwania, mielenia. Póki co to spróbowałem sałatki szwedzkiej, wiecie, takiego ogórka. Sosu czosnkowego i cebulki prażonej. A, no i kukurydzy konserwowej. Chyba jesteście w stanie sobie wyobrazić. Chyba jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak to smakuje. Jeśli chodzi o kotleta, no tutaj mam większy kawałek, to spróbuję jeszcze raz. Jest to po prostu wieprzowy kotlet, bez panierki. Taki burger, no wieprzowy burger. Nie przekonuje mnie to jakoś. Ogólnie to jest bardzo dużo warzyw. Jest ogórek, jest pomidor, jest kapusta, jest cebula, jest kukurydza. No jest mnóstwo warzyw tutaj, wszystko jest świeże, jest okej. Jest to zalane bardzo dużą ilością sosu czosnkowego. Kotleta jest najmniej. Jakby trochę nie kumam tego dania. Warzywa z majonezem tak trochę. Po prostu dla mnie. No jest ten kotlet niby, ale nie wiem. Kurczę, no dziwne. Nie wiem, czy bym się zdecydował jeszcze raz na to danie. Po prostu to jest dziwne. Sałatka w bułce zalana majonezem. No i ten kotlet, taki też nie najwyższych lotów. Ale dobra, no ja się zachwycałem burgerem z Radomia za 5 zł. Tutaj ten kotlet jest na pewno trochę lepszy jakościowo. Wiecie, burgera bierzecie, gryza i macie wszystko jakby naraz, nie? W jednym, wiesz, w jednym gryzie. Bułka, sos, mięso, ser i tak dalej. No tutaj się czuję, jakbym miał warzywa z majonezem po prostu, nie? I obok gdzieś był ten kotlet. Nie wiem. A jak ta buła? Pieczywko dobre. Świeżutkie, z zewnątrz chrupiące, w środku mięciutkie. Nie no, ogólnie nie jest to złe, tu się nie ma do czego przyczepić, no bo warzywa świeże. Sos dobry i to nie jest taki chamski sos, wiecie, z tuby, to jest jakiś chyba ich domowy sos. Nie jest taki mocno chamski, majonezowy. Aczkolwiek, kurczę, no jest to dla mnie trochę taka sałatka w bułce, no. Myślę, że to jest dla osób wege bardziej. Jest mega dużo tych warzyw tutaj. Teoretycznie wszystko jest smaczne, ale nie trafia do mnie w ogóle ta forma, nie wiem. Nie wiem co powiedzieć. W tych takich burgerach dworcowych, budkowych, ta słaba jakość kotleta, nie mówię, że ten jest słabo jakości, mówię o tych, o tamtych burgerach. Tam to wszystko jest przyćmione, a tutaj jakby każdą rzecz jecie trochę osobno, nie? Przez to, że jemy to w taki sposób. No do mnie to kurczę nie trafia, no. Nie chcę być hejterem, ale na tą knyszę bym nie wrócił. Po prostu. To jest z szynką? To bardzo ładnie wygląda w ogóle, tak? I to jest ciężkie, powiem wam, że to waży z pół kilo chyba. Tutaj mamy wersję... A, z szynką, ty. Ja myślałem, że to będzie taka szynka, wiesz, w kostce. A tu są plastry szynki. Podejrzewam, że to jest po prostu to samo nadzienie. No tak, no. Tylko kilka plasterków szynki tu jest i to nie za wiele może zmienić. Nie jest nawet jakaś zła ta szynka. Jest okej. Nie jest to taka najtańsza, wiesz, najgorsza szynka. Jest całkiem git. No ale to jest znowu po prostu mnóstwo warzyw z sosem czosnkowym i z prażoną cebulką. To jest to samo. To może ostatnia pozycja uratuje. Ostatnia to jest kebab, tak? Pokaż. Tu jest, ale musimy to jakoś odłożyć. To tą odłożę. Tą tutaj dawaj. Tą na dół. To mi też potrzebna jest druga ręka, bo... Kurwa. Dobra, knyszka! Dobra, mam tutaj knyszę numer 3, czyli knysza kebab. Jakoś tego dużo mięsa widziałem. Tak, to jest, według mnie to będzie, znaczy to jest najlepsza pozycja, bo tutaj jakby bierzesz widelec i masz od razu wszystko na nim. Wiesz o co chodzi? Masz te warzywa, masz sos, masz cebulkę i masz mięcho. Tam musiałeś tego kotleta sobie podziubać. Szynka, no to też tak mało wygodnie raczej do jedzenia. No to jest po prostu kebab, no. No właśnie. To jest kebab, no. Ale no to mięso widziałem, że było z takiego jakiegoś bemara. Jakby, wiesz, już było gotowe, ścięte. Chyba w podgrzewaczu takim po prostu leżało. No nie robi to na mnie wrażenia, naprawdę. Ta bułka jest fajna. Nie wiem, widzowie, no. Myślałem, że to mnie zaskoczy, że wiecie, że powiem, jakie to jest fajne. A to takie jest, kurczę, no. Nie powala. Jadłeś knyszę kiedyś? Nie. Szczerze? Jest to zimny po prostu kebab z dużą ilością dodatków. Takie danie, szczerze, dziwne. Bo takie o mięso, a la gyros. Ty wróciłbyś na knyszę? Nie, nie wróciłbym. A zjesz tą knyszę? Tą zjem, ponieważ głodzisz mnie od godziny 10. Okej. Okay. Słuchajcie, pewnie ten film urazi wielu fanów i wiele fanek knyszy. Cóż mogę powiedzieć?
Nie trafia to do mnie. Za bardzo nie rozumiem. Rozumiem, że knysza wywodzi się jakby z tego swojego wariantu wegetariańskiego. To jest jedzenie właśnie warzyw z majonezem trochę takie. Jeszcze w bułce. Nie wiem. Nie wiem, kurczę, no. Ten kebab, no to wiecie, jakie to jest mięso. No, nic specjalnego. To z kebabem ma naprawdę niewiele wspólnego. Wieprzowy kotlet mielony, to znaczy w zasadzie wieprzowy burger mielony. Też... Dajcie znać, co wy myślicie, jeśli jedliście knyszę. Do mnie nie trafiła. Sorry. Sorry. Sorry, knysza.